Witam Cię serdecznie, Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog, praktyk. Od niemal 10 lat pracuję z osobami rozwodzącymi się, rozstającymi się, nad ich nowym życiem, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i prawnym. Pomagam też dzieciom rozwodzących się, rozstających rodziców odnaleźć się w nowej rzeczywistości i odbudować poczucie bezpieczeństwa. W tym odcinku powiem Ci, co zrobić, kiedy dowiesz się, że druga strona chce się z Tobą rozstać albo rozwieść. Zapraszam. Często w związkach, które nie mogą dojść na niektórych płaszczyznach do porozumienia, przejawiają się w życiu codziennym, najczęściej podczas kłótni, takie zdania, właśnie chcę się z Tobą rozwieść, nie chcę już z Tobą być, poszukam sobie kogoś innego. Natomiast większość osób nie traktuje tych komunikatów jako wiążące i że faktycznie ta druga strona przejdzie do działania. Znam związki, które funkcjonują w ten sposób przez kilkanaście lat. I takie komunikaty już na nikim nie robią wrażenia. Ale są też związki, w których co jakiś czas pojawia się wątek rozstania, rozwodu. Przez długi czas nikt z tym nic nie robi, aż w pewnym momencie przychodzi informacja, która jest niemal jak grom z jasnego nieba. W różnych okolicznościach. Podczas rozmowy albo wchodząc do domu albo zostając partnera, partnerkę w jakiejś sytuacji albo dowiadując się o jakichś rzeczach, otrzymujesz informację, że Twój związek właśnie się rozpadł. Pierwsza myśl, zresztą czujesz to teraz, to jest niepokój, osuwa Ci się grunt pod nogami, nie wiesz co dalej, czujesz się... Nawet nie ma do końca takich słów, żeby to opisać, jak się czujesz. Po prostu czujesz się, jakbyś był w innej rzeczywistości. Pierwszym krokiem, który musisz zrobić do tego, aby przeżyć rozstanie, jest przeżycie tych wszystkich emocji. Tylko przeżywaj je samemu. Samej. Nie musisz pokazywać swojemu partnerowi, partnerce, że jest to dla Ciebie tak kosztowne emocjonalnie. To, że będziesz siedział wieczorami i rozmyślał, często też płakał, przeżywał, otulał się w tej samotności, smutku, pustce, beznadziejności i braku perspektyw, to jest Twoje. O tym druga osoba nie musi, nie powinna wiedzieć. Owszem, możesz i dziel się swoimi doświadczeniami, ze swoimi bliskimi osobami, natomiast osoba, z którą się rozstajesz, już przestaje być tak bliska, jak była wcześniej. Przeżywaj te emocje, pozwól sobie na chwilę słabości, na to, że nie będziesz miał ochoty czegoś zrobić, że na coś nie będziesz miała humoru, że po prostu nie będziesz miała siły, nie będziesz miał siły, żeby rano się podnieść z łóżka. Daj sobie na to czas. Daj sobie na to przyzwolenie. My nie jesteśmy jako ludzie zaprogramowani tylko i wyłącznie do szczęścia. Przeszkoda, idziemy dalej. Jak jest przeszkoda, to trzeba się nad nią pochylić. Owszem, pójść dalej. Ale teraz jesteś w początkowym etapie po rozstaniu. Więc te emocje, nie tłum ich. Po prostu je przeżywaj. Jesteś wściekły, wściekła, krzycz. Czujesz złość. Pognieć kartkę, idź się wybiegaj, zrób coś, jakąś aktywność fizyczną. Rozładuj to, co jest w Tobie w środku. Pomoże na chwilę, a potem pomoże, jak się wypłaczesz.
a następnie pomoże, jak ze swoim przyjacielem, albo z przyjaciółką, albo z inną osobą bliską. Wypowiesz te wszystkie rzeczy, które cię bolą. Natomiast to, co teraz będzie się z tobą działo i to, żeby poradzić sobie po rozstaniu, musisz przejść. Ten cały smutek, żal, wściekłość, niezrozumienie, zawalenie całego świata. Złość, emocje, które najlepiej będzie, kiedy je wyrzucisz z siebie. Użalanie się nad sobą. Opowiadanie o swoich problemach bliskim. To jest twój czas. I tak ma to wyglądać. Żeby potem, jak to się skończy, móc pójść dalej. I druga ważna rzecz. Jeżeli twój partner, twoja partnerka powiedziała ci, powiedział, że chce rozstania czy rozwodu, nie proś o drugą szansę, nie obiecuj, że się zmienisz, bo decyzja o rozwodzie, o rozstaniu jest procesem długoterminowym. To nie jest tak, że ktoś rano wstaje i mówi, no dzisiaj to jest ten dzień, rozstaje się. To może być ten dzień, żeby ci o tym powiedzieć. Natomiast decyzja została już dawno podjęta. Ta osoba przemyślała, przeanalizowała wszystkie wasze wspólne chwile, piękne chwile, bo przecież też takie były, ale też te złe chwile. I miała jakiś powód, żeby tą decyzję podjąć. Więc w momencie, kiedy druga strona stanęła przed tobą i powiedziała ci różnie, natomiast efekt był taki, że się rozstajecie, to nie proś, żeby wróciła, żebyście dali sobie drugą szansę, bo to nic nie zmieni, a gwarantuję ci, że po pewnym czasie będziesz się źle z tym czuła, będziesz się źle z tym czuł. Jasne, pojawią się emocje. Może być nawet awantura i krzyk. Natomiast nie rozdrapuj tego. Nie mów o powrocie. Nie mów o waszych wspólnych szansach. Najlepiej by było, żebyś przyjął postawę. Owszem, rozumiem twoją decyzję. A to, co będzie w środku, niech będzie tylko dla ciebie i twoich bliskich. Bardzo trudny czas przed tobą, ale uwierz mi, z doświadczenia wiem, że to jest trywialne, co powiem. Przychodzi słońce. Ten pierwszy okres po rozstaniu, po rozwodzie, on będzie bolał. Musi boleć. Żeby wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Jesteśmy tak skonstruowani, że jak przez jakiś czas czujemy smutek, takie te dolne, negatywne emocje, to potem nasza psychika dąży do tego, żeby była równowaga w naszym organizmie, w naszych emocjach. Więc z tych emocji, to teraz wydaje ci się nieprawdopodobne, ale uwierz mi, że tak będzie, a potem napisz mi w komentarzu, że faktycznie miałam rację. I z tych złych emocji powstaną te dobre emocje. Ale oczywiście też trzeba będzie twojego działania i to też ci pokażę na tym kanale. Masz ochotę? Płacz. Masz ochotę być wściekłą, wściekłym? Bądź. To jest twój czas i twoje emocje. I masz do tego pełne prawo. A ja wiem, że jeśli ty będziesz tego chciała, chciał, to wszystko się ułoży. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.